Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. W dzisiejszej recenzji przyjrzymy się myszce Logitech G302 Deadless Prime, czyli takiej małej myszce dedykowanej grom MOBA, czyli chociażby takim jak League of Legends, gra, o której chyba każdy słyszał. Myszka w miarę przystępna cenowo, ceny sobie sprawdzicie w opisie filmu i powiem wam, że wykonana naprawdę fajnie. Fajnie sprawująca się w akcji, pomimo że sam jestem fanem małych i nieprofilowanych myszek, to ta naprawdę przypadła mi do gustu. Dlaczego? Odpowiedzi szukajcie w tej recenzji. Zapraszam was do oglądania. Tak więc moi drodzy, oto myszka Logitech G302 Deadless Prime. Bardzo niewielka myszka, bardzo prosta w swojej konstrukcji, a jednocześnie też bardzo funkcjonalna. Powiem wam, że wcześniej nie lubiłem po prostu małych myszek, tym bardziej jeszcze takich bez profilowania. Natomiast ta myszka zmieniła troszeczkę moje podejście. Naprawdę grało mi się przy jej pomocy bardzo, bardzo dobrze. Jeśli chodzi o cenę tego gryzonia, no to jak sprzęt Logitecha nie jest najtańsza, natomiast cena myślę, że jest do przełknięcia. Sprawdzicie ją sobie w opisie filmu. Co do parametrów technicznych, mam tutaj sensor optyczny, oczywiście Delta Zero, dysponujący wartościami od 240 do 4000 dpi. Przyspieszenie wynosi 20G, natomiast maksymalna prędkość myszki to 120 IPS-ów, czyli cali na sekundę. Myszka oczywiście próbkuje z częstotliwością 1000 Hz, czyli opóźnienie wynosi tylko 1 milisekundę. Mamy przełączniki wytrzymujące aż 20 milionów klików oraz specjalny system naciągu sprężyn pod przyciskami głównymi, żeby one po prostu miały jak największą żywotność, jak najlepiej przekazywały nasze ruchy. Jeśli chodzi o żywotność ślizgaczy, producent podaje, że na 250 km ślizgu, więc naprawdę setki albo tysiące godzin grania. Jak wiecie, myszka dedykowana jest generalnie grom MOBA, chociaż nie tylko, czyli grom typu League of Legends chociażby. Najlepszy przykład, najbardziej słynny. I do takich gier też właśnie ta myszka jest projektowana, przez to ma też te sprężyny, żeby w grach, gdzie wykonujemy naprawdę mnóstwo klików na minutę, się to jak najlepiej przekładało na nasze wyniki w grze. Co do sensora Delta Zero, moim zdaniem te 4000 dpi to jest w zupełności wystarczające. Ja grałem tutaj do 2000, więc nie widzę potrzeby, żeby było tego jeszcze więcej. Sam sensor jest naprawdę precyzyjny. Na dobrej podkładce daje sobie radę bez problemu. Zobaczycie zresztą to w części takiej praktycznej, jak sobie gram w Counter-Strike'a oraz też w części programowej. Do samej myszki, jak widzicie, jest ona niewielka, jest naprawdę lekka. Mamy dwa duże przyciski główne, które pracują właśnie tak. Czyli nie są za głośne. Mamy też rolkę, która działa ok, ale jest jak najbardziej taka zwyczajna, po prostu gumowa rolka, działająca też jako przycisk. Tutaj mamy przełącznik DPI, taki troszeczkę wystający, jak widzicie, w tą stronę, więc łatwo go sobie wymacać i nacisnąć. I po boku mamy też dwa przyciski dodatkowe, które oczywiście możemy sobie zaprogramować. Mamy bardzo fajne oprogramowanie. Też co ciekawe, ta myszka działa też ze smartfonami, czyli aplikacją ze smartfona możemy sobie zmienić ustawienia. Teraz to już myślę, że staje się powoli standard. Natomiast zobaczcie, jeszcze co do kabla, nie mamy niestety oplotu. Natomiast kabelek jest jak najbardziej ok. Więc z podu mamy dwa niewielkie, ale za to bardzo śliskie ślizgacze. Myślę, że są dobrej jakości. Pomimo, że używałem jej naprawdę dużo, to ślizgacze są jeszcze w naprawdę dobrym stanie. No i jak widzicie, sama myszka ma też podświetlane tutaj elementy po bokach, które bardzo fajnie wyglądają, i podświetlane logo firmy Logitech. Z tyłu nam się troszeczkę wznosi. Jest to jakby nie było myszka bardziej do claw gripa, ponieważ jest dość krótka, chyba że ktoś ma po prostu mniejszą dłoń niż ja, wtedy myślę, że jakoś ją sobie ogarnie też przy chwycie typu palm grip, czyli takim pełnym. Natomiast jak widzicie, moje palce sporo wystają, więc niby się w ten sposób grało niewygodnie, więc u mnie na claw gripie jak najbardziej to się sprawdzało.
Ok, moi drodzy, to by było na tyle. Sami możecie stwierdzić, czy ta myszka według Was jest warta tych pieniędzy, które kosztuje. Według mnie jak najbardziej fajna myszka powinna wystarczyć na naprawdę długi czas ostrego, codziennego grania. Logitech, jakby nie było, robi produkty naprawdę wysokiej jakości. Jeśli zainwestujecie w taką myszkę, to powinna naprawdę długo posłużyć. Przypomnę, że ceny sobie sprawdzicie w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie tej recenzji. Zapraszam też do innych filmów na mojego Facebooka. No i za chwilę jeszcze będzie plansza z podsumowaniem testów. Pozdrawiam Was, cześć!